Witajcie taktycy! W dzisiejszym odcinku skupimy się na przedmiotach wsparcia, które pojawiły się razem z setem 9,5. Co prawda nie są priorytetem na naszych carry, ale warto wiedzieć co robią, kiedy się przydają i w jaki sposób mogą pomóc nam wygrać. Pierwszym przedmiotem, na który warto rzucić okiem, jest Egida Legionu, która znajdzie zastosowanie w większości kompozycji. Łączy ze sobą ofensywę i defensywę, gdyż daje posiadaczowi przedmiotu i bohaterom znajdującym się obok niego, jak i za nim, dodatkową prędkość ataku, odporność na magię oraz pancerz na kilkanaście sekund. Teoretycznie Egida zmusza nas do ustawienia się wąsko, jednak należy pamiętać, że nie musimy dawać bonusu wszystkim naszym jednostkom i czasami lepiej się rozstawić szerzej, szczególnie w późniejszych etapach gry, żeby nie narażać się na obszerowe umiejętności przeciwników. Weźmy teraz na warsztat całun Banshee. To przedmiot, który daje nosicielowi oraz jednostkom sąsiadującym z nim efekt żywego srebra, czyli czasową niewrażliwość na efekty kontroli tłumu oraz dodatkową prędkość ataku. To szczególnie przydatny wybór w kompozycjach, w których nasi carry są postaciami walczącymi w zwarciu i obawiamy się efektów kontroli tłumu. Świetne przykłady to Fiora, Mordekaiser, Zbiry czy nawet Nyla i Belveth. Banshee okazjonalnie pomoże także w kompozycjach z carry na tylnej linii przeciwko umiejętnościom Jarvana czy Sajona. Jaki przedmiot najlepiej sprawdzi się w kompozycjach magicznych? To oczywiście Puchar Potęgi, który jeszcze niedawno był zwyczajnym przedmiotem. Działa podobnie jak wcześniej, jednak poza samą mocą umiejętności daje również 10 punktów many na start. Dodatkowo bonus dotyczy dwóch sąsiadujących pól w tym samym rzędzie, a nie jednego jak to było wcześniej. Puchar sprawdzi się więc idealnie w ostatniej linii na naszych carry, m.in. w magach, Azirze Silco czy Invokerach. Warto wiedzieć, że czasami możemy go również grać w pierwszej linii dla tanków, żeby szybciej użyli swoich umiejętności. Podobnie jak poprzedni przedmiot, również już znacie z DFT i z normalnego przeobraził się we wspierający, a jest nim naszyjnik żelaznych Solarii. Cały czas daje posiadaczowi przedmiotu, jak i sojusznikom w zasięgu dwóch pól tarczę, jednak dodatkowo daje 20 pancerza i odporności na magię na kilkanaście sekund. Przydatny niemalże w każdej sytuacji, a szczególnie gdy brakuje nam przedmiotów defensywnych na froncie, bądź gdy nasza kompozycja skaluje się z czasem, kiedy na przykład nasz carry posiada Ginso bądź kostur Archanioła. A teraz coś dla miłośników ekonomii. Absurdalnie wielki klejnot pojawiał się już w TFT, lecz w postaci przedmiotu migoczącej łuski. Na czym polega jego działanie? Zwiększa obrażenia naszej drużyny aż o 30%, jednak bonus uaktywnia się, jeżeli posiadacz przedmiotu przeżyje 15 sekund. Dodatkowo jako jedyny przedmiot wsparcia może wygenerować złoto, a dokładnie jedną sztukę, za każdych dwóch żyjących sojuszników w momencie aktywacji bonusu. Absurdalnie wielki klejnot najlepiej sprawdzi się, gdy mamy wytrzymały front, np. osiłków, bastion z Targonem czy molochów. Idąc dalej mamy obsydianowy tasak, który wcześniej był artefaktem Orna. Jego działanie znacznie się nie zmieniło, dalej redukuje przeciwnikom pancerz i odporność na magię, jednak teraz efekt jest wydłużony do 15 sekund. Dzięki temu może być grany na jednostkach z frontu, które mają obszarowe obrażenia, jak na przykład Jarvan czy Sejuani. Ale bardzo dobrze sprawdzi się również na przykład na Jinx, Naili, Kaisie czy Miss Fortune. Oprócz tego tasak daje wszystkim jednostkom dodatkowe obrażenia od ataku i moc umiejętności. Przydaje się więc w sytuacji, gdy nie posiadamy innych przedmiotów na redukcję defensywnych statystyk, jak ostatni szept czy zasłona równości w kompozycjach fizycznych, albo jonowej iskry bądź kosy statika w kompozycjach magicznych. Kolejnym artefaktem Orna, który stał się przedmiotem wsparcia, jest Omen Randuin. Jego efekt pozostaje niezmieniony, na początku walki daje posiadaczowi, jak i jednostkom sąsiadującym dookoła dodatkowy pancerz i odporność na magię. Sprawdzi się niemalże w każdej kompozycji, gdyż zawsze da nam dodatkową wytrzymałość na froncie, a do tego może sprawić, że nasi carry walczący w zwarciu będą trudniejsi do wyeliminowania. Biorąc na tapet całun bez ruchu, od razu warto powiedzieć, że decydując się na ten przedmiot szczególnie ważne jest ustawianie się i monitorowanie przeciwników. Po przeniesieniu do przedmiotów wsparcia całun nie został mocno zmieniony. Dalej na początku walki wystrzeliwuje promień, który sprawia, że koszt użycia pierwszej umiejętności sojuszników jest zwiększony o 30%. Dodatkowo nasi sojusznicy otrzymują 60 punktów zdrowia. Jeśli chodzi o umiejętność przedmiotu, naturalnie chcemy trafić promieniem jak największą ilość wrogów, bądź ważne jednostki wroga, żeby opóźnić, a czasami nawet nie doprowadzić do użycia umiejętności. W kontraście do kilku poprzednich przedmiotów, cnota męczennika debiutuje w TFT.
To opcja defensywna, dzięki której nasza drużyna leczy się o kilka procent maksymalnego zdrowia co 5 sekund. A jeśli posiadacz przedmiotu zostanie wyeliminowany, to leczenie zwiększa się dwukrotnie. Jednak trwa tylko jeszcze 10 sekund. W zależności od kompozycji możemy chcieć, żeby nosiciel po prostu umierał szybko, jeżeli walki są krótkie, jak na przykład w poskromicielach czy magach. Jednak w dłuższych scenariuszach dobrze, żeby upadał mniej więcej w połowie pojedynku, więc możemy cofnąć go o pole do tyłu, żeby postawić pomiędzy innymi jednostkami. Wracamy do przedmiotów, które zostały przesunięte do roli przedmiotów wsparcia. Kolejnym jest Herald Zeke, który tak samo jak wcześniej gwarantuje dodatkową prędkość ataku posiadaczowi przedmiotu, jak i sąsiadującym sojusznikom. Podobnie jak w przypadku Pucharu Potęgi, zwiększono jego zasięg swojego działania na 2 sąsiadujące pola. Herald znajdzie zastosowanie w większości kompozycji, gdyż dodatkowa prędkość ataku przekłada się na większą generację many z ataków, ale szczególnie dobrze działa na przykład w poskromicielach, spluwach czy zbirach. A teraz ulubieniec wszystkich graczy, czyli Zephyr, który nieraz potrafi wygrać nam walkę, ale przez którego czasami przegrywamy. Zephyr sprawia, że po przeciwnej stronie planszy pojawia się trąba powietrzna, która podbija najbliższą jednostkę na kilka sekund, przez co nie bierze udziału w walce. Przeciwnikowi starajcie się podbić jego carry, ewentualnie głównego tanka, jeśli widzicie, że często przestawia pionki i trudno będzie trafić carry. Pamiętajcie też o tym, żeby przestawiać się w ostatniej sekundzie, jeżeli to rywal ma ten przedmiot. Na deser został nam portal z Zeroth, który również znamy. Jednakże teraz przywołuje pomiot pustki na początku walki, dzięki czemu mamy dodatkowy front. Warto pamiętać również o tym, że pomiot pustki prowokuje swoich wrogów do atakowania go. Przyda się w każdej kompozycji w momencie, gdy brakuje nam tanków i gdy potrzebujemy dać więcej czasu naszym głównym carry. Na koniec warto wspomnieć, że wszystkie przedmioty wsparcia dają posiadaczowi przedmiotu 250 punktów zdrowia, a otrzymać je możemy z augmentów bądź odpowiedniego regionu. Teraz nie powinny stanowić już dla Was żadnej tajemnicy, a jeśli je dostaniecie, wiecie co z nimi zrobić, żeby osiągać lepsze rezultaty. Powodzenia!